Cześć, witajcie na kanale Lizer w grze Second Extinction, która wczoraj miała swoją premierę Early Access. Jest to gra, która może wam się spodobać. W wielkim skrócie jest to taki FPS trochę w stylu The Cycle, w którym możemy grać w koopie, zdaje się, że maksymalnie w 3 osoby, żeby walczyć z dinozaurami, które opanowały Ziemię. Nie są to zwykłe dinozaury, tylko nieco zmutowane, więc mamy tutaj taką alternatywną rzeczywistość i my musimy jakoś tam wygrać z tymi dinozaurami, wykonywać różne misje na mapie, które są nam zlecane. Tych misji jest kilka różnych, możemy grać solo, możemy grać w kilka osób i dzisiaj sobie jedną z tych misji zrobimy. Jeszcze dodatkowo powiem tak, mamy tutaj 4 różne postacie, są różne bronie, każda postać ma inną umiejętność, tak jak tutaj widzicie po boku. Ja sobie pierwszą rundę zagram akurat tą Ortegą. Można zdobywać skórki, później są jakieś kontrakty na wyższym levelu i różne inne rzeczy. Zapraszam was do oglądania. Zaczynamy. Dobra, jesteśmy już na statku. Będziemy robić zrzut tak jak w Evolve, który kiedyś jeszcze się grało. Teraz już ta gra chyba totalnie nie żyje. Naszą misją jest wydobycie jaj T-Rexa, zdaje się. Ponieważ tutaj wcześniej był ktoś i jemu ta misja się nie udała, więc my musimy ją za niego zrobić. No i zobaczymy, co tutaj nas czeka w grze. Tych misji jest kilka różnych, jakieś takie kontrakty. Szkoda, że ja na początku, jak widziałem tą grę, myślałem, że to będzie bardziej coś w rodzaju Battle Royale, ale jednak nie jest. Nie ma gry w języku polskim. O, już się zaczynają. O ty kurde. Nie wiem, czy ta woda nie jest jakaś trująca, czy ja mogę sobie tak chodzić. Bo wiecie, mamy tutaj tutorial, co i jak robić, którym przyciskami, a ja się nie mogę skupić, bo gonią mnie. O kurde, coś mnie tu powaliło, coś chyba większego jest. Holy shit, co tu się dzieje? Nawet wiecie, nie mogę, nie wiem, którym przyciskami się jeszcze tutaj gra. Weźmiemy sobie shotgun. Kurde, już mnie powaliły, what the hell? Którym się tu leczy, ha. Dobra, i spróbujmy, ale jakoś trudna misja jak na tutorial nam się tutaj rozpoczyna. Ten karabin taki dosyć słaby, mały damage miał, nie? Bo to małe w sumie dino, jakieś takie bardziej dildosy, a mnie tłuką dosyć mocno. O, ale już ten jest niezły. Ciekawa grafika. Wiecie co, mi się wydaje, że ich tutaj nie powinno być, że to jest jakiś błąd. Chyba, że to przez tego krzykacza, który tam na górze jest i musimy pójść po niego. To jest jakiś Jutyranus i daje im buffa. Czy on już nie żyje? Dobra. Tak, zobaczcie, ten się świecił na czerwono, już się nie świeci. Kurde, ile ich tutaj jest? Teraz mi wszystkie surowce pójdą, zanim ja w ogóle wyjdę z tej pierwszej lokalizacji tutorialowej. Ciężko je trafić jakoś tak. Mam wrażenie, że... No bo shotgun z lekkim opóźnieniem strzela. Dobra, jeszcze chyba jeden tam na górze. Jeszcze ten. Przedszedł niewidzialność? Czy mi się wydaje? Bo nie wiem, jakie umiejętności mają. No w sumie, jak biega w takiej trawie, taki mały, kolorowy. No dobra, słuchajcie. Udało się jakoś chyba pokonać wszystko. Recharge your special ability i by killing mobs. Dobra, ale jak na razie, to ja jeszcze nawet jej nie miałem. Dobra, idźmy do tego punktu. Ona coś tu w trakcie mówiła.
Mamy coś na kompasie, zobaczcie, jakiś 60 metrów stąd, to pójdziemy. Chyba do tej wieży, coś o wieży radiowej tam było. Kurde, tam jest ich więcej. Holy shit. No ważne jest, żebyśmy w łeb strzelili, ale nie ma żadnego zooma. Właśnie mam nadzieję, że później można jakoś levelować na przykład... O kurde, spadłem. Jakieś swoje bronie i na przykład kustomizować, nie? Dodać celownik do takiego assault rifle by się przydało. Dobra, a gdzie są te na górze? Czy one też już tutaj były? Chodźmy na razie, róbmy to co nam każą. Po tych instrukcjach będziemy się poruszać. O, tutaj coś mamy w końcu, jakieś ammo. Bo ja też zdaje się mogę zamawiać ammo, chyba pod przyciskiem T. Uleczmy się. Myślę, że więcej mi amunicji poszło, tu widzę, że mamy jeszcze luz. No i coś tu mamy, te 130 metrów od nas, ale to chyba... Później pójdziemy. Don't forget to use special ability. Moja special ability to coś takiego jak tryb berserker w innych grach. Czyli ładuje się od zadanego mi damage'u i ja później mam jakiś tam jestem mocniejszy, tak, od tego. Dobra, tam musimy być. Zobaczmy, czy nie ma czegoś w pobliżu. Nie wiem, co tutaj jest największym dinozaurem. Czy to T-Rex, czy co to będzie, ile jest gatunków, ale wiem, że no jeden gatunek potrafi być w kilku osobach różnych, tak, bo mogą być zmutowane. Tak, wiecie, nie ma żadnej minimapy, takiego radaru żadnego. To trochę jest tak, że na plecy coś ci przyjdzie. Jakoś też go nie słyszałem. Nie wiem, czy z nich zbieramy jakieś coś? Jakiegoś expa później dodatkowego? Chyba nie. Strasznie... Kurde, no weź i go traf, nie? Co to jest? Czy on ma takie bazkitu umiejętności, czy on jest jakiś zbugowany? Myślę, że ten shotgun dobrze, że mam dodatkowo. A tu jest jakiś dron. Dobrze? Czy to był dron, który ma mi pomagać? Dobra, co my tam mamy tu zrobić? Search the logs. Ok, czyli musimy... Ok. Coś tam trafili. Okej, ale zobaczcie, że tutaj coś mamy, jakieś bomby, bo oni chcą, żebym ja użył skanera. A, booster needed, czyli nie mam tego boostera, więc może to będzie w dalszej misji, że ja muszę gdzieś tam w jaskini znaleźć. Use a scanner to find the T-Rex nest. Skaner. Czy to będzie X, czy to będzie T? Nie, X, kurczę, tam było X. A. Na środku ekranu mam napisane, a ja się pytam, T czy X. Szkoda tych supplies'ów. Ale dobra, one się nam rechargują. Dobra, a czemu... Zobaczmy, co tu się wydarzy. Aha, dobra, i że mamy iść w tamtym kierunku, tak? Okej. A ja widzę, że tego za dużo zamówiłem, dobra. Pick up boosters. Okej, jeden. To może dobrze, że zamówiłem, niechcący, ale... Ale dobrze. Aha, i ja tą paczkę miałem im wysłać, zajebiście. Okej. Ups.
Ups, tutaj dostaliśmy z mojej paczki. Dobra, i skaner to już wiemy, że musimy iść gdzieś w tamtą stronę i jak rozumiem, muszę co chwila ten skaner używać, żeby on mi zaznaczał nową trasę. No dobra, to może na takim rozwidleniu użyjemy go. To trochę tak dziwnie, bo to w sumie dużo trwa. On musi zlecieć, ja muszę go nacisnąć, on musi się naładować, musi wrócić. Dziwne, że nie mam takiego ręcznego. Dobra, w tamtą stronę. Nie wiem, czy tutaj też mamy użyć. Jeżeli tu mamy cały czas prosto, to chodźmy prosto. Dobra, użyjemy, bo nam się znowu pojawił ten komunikat. Nic tu nie ma. Okej, dobra, to jesteśmy już. No dobra. No dobra, chodźmy do środka. Chyba czeka nas ciężkie starcie w takim razie. Może warto by było, żebym ja na przykład przygotował amunicję tutaj od razu. Chociaż nie, to nie będzie amunicja, tylko to będzie chyba te takie te do ekstrakcji. Nie, dobra, jest. No mam nadzieję, że to tutaj zostanie. To jak będę miał mało amunicji, to sobie tutaj wrócimy. Nie ma, dobra, nie ma matki, jest Gucci, są jaja. Ups. Ups. Wiecie co, może zacznijmy od tej umiejętności specjalnej, skoro ja ją od razu mam. Nie wiem, ile będzie trzeba ładować w tego Rexa. O kurde, nie nacisnąłem ku. A i ta umiejętność, widzicie, się przerywa. Dobra, leczonko. Jeżeli ona mnie tam uderzy, tak? Bo tam wcześniej jak strzelałem, to ona się jeszcze ładowała tak jakby dodatkowo. Dobra, mamy tego dasha. Chyba będziemy tak biegać od góry na dół. Ten dash w sumie ma dosyć krótki cooldown, więc chyba pójdzie tutaj w miarę łatwo. Dobra, mamy już tą umiejętność. Jak on będzie na górze, to wtedy ją odpalę. Dobra, go. A, może źle. Odładujmy ją. O, dobra, dobra, ona się ładuje dodatkowo. Tylko, że magazynek. No i dobra, teraz już pewnie się ona zużyje. Okej, dobra, to mniej więcej wiem już, na czym to polega. Trzeba dobry moment wybierać, żeby tego użyć. Czy te granaty są warte? Dostał? Ja dostałem. Leczonko. Co to jest? Czy ja mam to jakoś rozwalić, czy... co to oznacza? Trzeba będzie zaraz po amunicję skoczyć. O kurde, no myślałem, że zrobiłem dasha, ale zrobiłem za blisko. I też on ma takie dodatkowe też różne ataki specjalne. Tylko, że nie widzać jego HP, bo się rozglądam, ale chyba nie ma nigdzie. On the throat, dobra, czyli w gardziel musimy strzelać. Jeszcze mam dwa magazynki, to za chwilę będziemy musieli wyjść na zewnątrz. Granaty chyba olejemy. No już, tak łatwo. Dobra. I co, coś mogę z niego wydobyć? Jakieś, kurczę, super naboje?
A taki gardło miał, nie na niebiesko. Dobra, coś tutaj nam się w ogóle pokazywało, nie? O-o. Rodzinka przyszła. Dobra, last magazine, to wiadomo gdzie iść. Oh shit. Dobra, który to był? Te. Jednak znikają w takim razie, nie można sobie tu przygotować wcześniej. To od razu wszystko odlatuje na górę. A, dobra, i od razu mamy full. Ile ich jest? Dużo? Jakoś lepiej już trochę idzie chyba. Dlatego, że strzelam full auto może. Już tak nie dbam o to. O tą amunicję. Dobra, jak już jestem, to od razu doładuję, dobiorę. I co ja mam tutaj zrobić? Harvest eggs. What the hell? A, dobra, to wróciło ta rakietka moja. No dobra, pick up egg. Carrier needed. No i jak ja mam to zrobić? Mamy dać tutaj X? No tak, X-a tutaj nie mogę dać, bo jestem w jaskini. W jaskini. Hmm. To ten taki skoczek chyba, Paweł Jumper. Czemu to jaskinia? To jaskinia, ta. Skała tak się trzęsie. Aha, dobra. I co tu? Wiecie co? No, z tego coś wypada. Może chodzi o to, że ta jaskinia ma się zawalić i wtedy będę mógł zamówić tę dostawę. Tą taksówkę. Te już mało biją, to można na luzie w sumie dostawać te obrażenia. Chociaż na początku to wyglądało trochę gorzej. Gdzieś je słychać cały czas. Nie wiem tylko gdzie. Tutaj. Tak dziwnie, jakby... Jakby czegoś tu brakowało w tej misji. O kurde, nie, dobra, one nie były zbugowane, one są po prostu takie pojebane. Jeszcze jakiś? Dobra, możemy się podleczyć. No to w sumie ta umiejętność w tej postaci, te E, to tylko dobre jest na takiego bossa, jak ten T-Rex, powiedzmy. A inaczej to bez sensu. Jeszcze są, może one będą ciągle tak przyłazić, jeżeli ja, dopóki ja tej misji nie skończę. Co tam jest napisane? Jakieś inne teraz przyszły, nie? Tamten jest jakiś taki innawy. Ale on jest jakiś... Holy shit, on jest jakiś mocniejszy. A, bo on ma jakby pancerz kościany, coś takiego. Kurde. Pancerz? Dobra. Kurde, no nie dobra, jeszcze ich jest dużo, what the hell? Na tę kościanę to shotgun nie jest taki dobry. One jeszcze mają taki jakby... Przechodzą w taki... I drugi tryb. Nie, kurczę, z tego też idzie kiepsko. I one ciągle dołażą, jakby się nie kończyły. I wydaje mi się, że ja tutaj coś robię źle, że powinienem właśnie zamówić ten... nie mam apteczek. Press X to call carriers. No dobra, no ale... Zaraz tu się wysypie. Dobra, co się dzieje, jak się wysypiemy? Aha, ktoś musi mnie uleczyć, bo jak dostaję damage, to przerywa mi, bo jak wciskam F, to się trochę leczę, ale...
Ale jak zaatakują, no i patrz ile ich jest, nie? Tak jakby się w ogóle coraz więcej ich robiło. No i dobra, i co się dzieje jak ginę? 3 respawn left, okej, okay, no dobra, czyli mam jeszcze jakąś tam kolejną szansę. No niestety, apteczki mi się skończyły, więc tak średnio. I gdzie się mogę zrespić? W tym samym miejscu. Dobra, to ja tam wracam. Dobra, słuchajcie, one się nie kończą, ja ich zabiłem już tu kilkaset. Widać, że ja muszę chyba podnieść to po prostu i na pałę to wrzucić, bo no nie wiem, jakoś tak nie mogę ich dobić do końca. Okej, dobra. Carrier full, no to nice. I muszę tak po jednym, a ja nie mam hapsów, bo nie ma żadnej apteczki. No trochę ich dużo jest, nie? No niestety, chyba jednak mi ta misja nie wyjdzie. Bo to już moje ostatni raz będę miał jeszcze, ale ich jest za dużo, no zdecydowanie, zobaczcie, no przecież jest tutaj kilkadziesiąt. Dobra, zobaczymy. Ostatnia próba z full HP, to może się uda. I teraz tak. Dobra, czy ja jedno jajko chociaż oddałem? Nie. Jak ja mam oddać jajko? Need a payload. Może tutaj będą apteczki jakieś? Albo granaty, to bym tymi granatami może... Nie, to też są te kariery niestety. No dobra, nie wiem, zobaczmy. Wezmę jajko i zobaczymy, bo w prawym dolnym rogu coś mi się pojawiło. Jakoś tak na razie nie ma ich. One są chyba z lewej, no. W takiej całej grupie, ale czy one się szczaiły? Może nie? Dobra, i co teraz mam zrobić? Aha, biorę pusty i napełniam, tak? Dobra, koniec tej imprezy. No niestety, słuchajcie, ale... chyba będzie troszkę ciężko. Jak zginął? A, spadł na dół. No dobra, tak też można. Idziemy z tej strony. Gdybym miał więcej żyć, to może, ale mam jedno, no. A później po prostu ciężko będzie od nich uciec, nawet jeżeli mi się tutaj uda. Mam nadzieję, że wziąłem. Dobra, jest okej, jest okej. Nawet się same zabijają, także tyle dobrze dla mnie. Dobra, i uwaga. Nic mi nie da ich zabijanie, bo one się nie kończą po prostu. Jak zabijam, to taka sama liczba się respi. Dobra, mam nadzieję, że mam pusty, dobra. Teraz się nie zabiły niestety, ale czekajcie, jeszcze jeden, więc jest dobra szansa, że się jednak uda. O, nie mogę się ruszyć. Dobra. No dobra, jest okej. Widzicie, takim trudnym sposobem trzeba to było zrobić. I co? A, i ja teraz mam wrócić do... Chyba do tego samego miejsca, w którym byłem. Extraction point. Dobra. No to jestem i poproszę w takim razie. Nie, czekajcie. Dobrze, to tutaj i ja tutaj muszę kliknąć, okej. Nie gonią mnie o dziwo, może dlatego, że szybko wybiegłem z tej jaskini? Aha, i one sobie tam zrobiły do mnie... połączenie. I rozumiem, na czym to polega. Teraz musimy czekać aż tyle czasu. What the fuck? Jest ich za dużo, nie ma szans. Jakoś tam mam dobrą miejscówę w miarę. A kurde, jest health pack. Nie wiedziałem wcześniej, ja przecież się tu respiłem kilka razy. O nie, coś tam mi zniszczyły. Ale może one też giną, co? Jak zaatakowały tą rakietkę. Dobrze by było. O kurde, to ten bez kości wygląda jeszcze bardziej obrzydliwie. Co, 1000 metrów? A, dobra, bo on odlatuje. Okej, spoko. Myślałem, że tutaj zamówiłem, a jakiś Uber w inną stronę pojechał. Dobra, jakoś się udało. No było ciężko w pewnym momencie, bo... nie wiedziałem, że to trzeba robić sposobem, czyli po prostu bez zabijania, tak? Today is a tragic day. The brave people lost their lives.
No dobra, słuchajcie, i tak to wygląda. Są różne misje. Tutaj akurat musieliśmy takie jajka zdobyć. No, w kopie by się grało fajnie. I nie wiem, czy można grać w multi, czy tylko ze znajomymi, ale chyba można grać, także się wyszukuje jakąś ekipę. Dajcie znać, co sądzicie, czy chcecie więcej odcinków z tej gry. I będę czekał na wasze komentarze. Łapka w górę, subskrypcja, jeżeli jesteście nowi. I ewentualnie do zobaczenia. Pozdrowienia. Cześć. We'll have Earth back in no time.